Nazywam się Kazama 5 i opowiem wam dzisiaj ciekawą historię. Mam $200 oficjalnych earnings z NoBuilda. Jeszcze 2 lata temu ludzie powiedzieliby, że jestem senior crossem. Niestety, na dzisiejsze czasy już prawdopodobnie nim nie jestem. Jestem coś bardziej w rodzaju 1/16 prosa. Ale chciałbym być chociaż ćwierć prosem. Dlatego uczę się, chcę grać coraz lepiej, polepszam się, ale to, co się dzisiaj wydarzyło, no musicie to sami zobaczyć. Kod Kazama 5 w sklepie Fortnite. Walę go! Kiedy to homie, żeby napisali na spodę tego... 60! Nie wiem, mam. Jego, przy stolniaka, co chodzi w ludziach holistera i mówce. Dead! To ja pa. Bloki przystojnie. Cześć, bo Kazama się płaci. Ta bije sieć, jo! Dobra, bok się! O, mazanek, Polak, to lobby wysłano. Sto! Dead! Verox! Leżysz! Ja mam za 2 punkty. Ja za 3 już. Hop! No ładnie jak... Bije mnie. Niech tu podejdzie, no tylko. Okej, okay, nice. Widzę, że chcesz mnie zdenerwować, kolego. No chcę ci wkurzyć, ja bym go rozjechał. Gdzie ty jesteś? On uciekł. Ale nie widzę go nigdzie. Dobra. To za dużo ludzi chyba. Nie wiem, czy lecieć, czy nie. Mogę spróbować. Dwa bloki. Jakby. Na mnie! 40! Moje! Stałem. Wchodzony szły mocno. Dwa. Leżysz? Leży na... nie wiem. Leżysz? Ale skancelowałem i ready dałem. Nice. Dobrze się boi podjechać, to jest chill. Musimy refresh'a zrobić. Nice. Leżysz. Dostaw mnie. Leżysz? No dobra. Chciałem zmienić pompę i bez sensu mogłem nie zmieniać. Szkoda, bo mogłem winka zrobić, ale dobra, i tak ładnie. 36 punktów, nice. No chłop. Sto? Jak mnie podstrzeliło? Nice. Pani chłop stoi tu, dobra, stoimy sobie, nie? Chill, ja mam czas. Ja mam wywalone, nie? Totalnie, jeszcze tu mam mikstur osłony, to sobie mogę dostać i sobie wypiję, nie? Kurde, mogę mieć przypał, szczerze. Chociaż nie, dobra, na pierwszą rundę. O, może i nie dojdę. W tym momencie odpaliłem sobie umysł Kamiego. Słuchajcie, przypomniałem sobie, jak gram z wideo.
widzami endgame'y na mojej mapie, gdzie sobie trenujemy, co trzeba zrobić, czy trzeba rozbudować. Że mimo, że masz White'a, to tu jakoś straszysz tego chłopa, walisz z pompy w ścianki tamtego gościa, żeby on się wystraszył. Jeszcze żyje. No ale niedługo, bo zaraz ginę. Żyje, to jest niesamowite. Ja walę w końcu, zon mi siadł. To jest coś pięknego po prostu. I tam są roślinki. Nie, nie idę tam. Błoto mnie leczy, ale koks. Ja mam takiego farta, że to jest hit. Jak zrobisz winę, wysyłam jeden kod donate, okej? Ta gierka to jest hit. Ale dobra, pozwólmy jej płynąć dalej. Ja wolę to przejść! Jaka to jest gierka niesamowita! Co ja zrobiłem, widzowie? Co to była za gra? To jest niesamowite, widzowie. Naprawdę nie wiem, jak ja przeżyłem w tej gierce, ale najwidoczniej nie poddałem się od razu. Słuchajcie, myślałem o tym, że mogę wyjść nawet z każdej jakiejś trudnej sytuacji, że trzeba walczyć. Rzeczywiście, udało się z tej gierki zrobić naprawdę ładną topkę. Mieliśmy już bardzo ładne punkty. Na kwale jest 30-40, kurwa, po godzinie. Ile było? 78? 40 po godzinie. 78, czym pisze ci 75, widzę, jak chcecie bana? Za fake info? Kob mi tu leci. Odbił. Na szczęście. Mogę wyjść? Dziękuję. Fight? No i odpuścił. Widzisz, że nie jestem taki łatwy. Proszę, co? 64 punkty po godzinie gry. Miałem jeszcze godzinę czasu. Czas na 3 gry, ale pomyślałem sobie, że jestem godem. Nie rotowałem niestety za bardzo uważnie. Słyszałem kogoś chyba. Tak. Chłop tu się zakrada. Chciałem się tutaj bić, myślałem, że rozwalę tego ziomeczka, że na spokojnie go zabiję i zagram sobie wszystkie 3 gry na spokojnie. Ja bym chciał go zabić. Niestety trochę się poczułem. Ma kontroler. O! Widzowie, fajnie by było jeszcze, jakbyście mnie wsparli kodem Kazama5. Pamiętajcie, kod Kazama5 to jest mój kod Fortnite w sklepie Fortnite. Zapraszam do wspierania. Dobra, to jeszcze trzeba tego kola zrobić. Tego z tyłu trzeba złapać. Fajnie. Nie lubię takich zaunów. Może szanowni państwo by zrotowali? Takie pytanko mam. Nie? Okej, okay. Spoko, spoko. Jesteśmy bliżej celu. Zona.
Żyjesz? Nie, nie żyję. A chyba i tak już masz kwala, jak ty mówiłeś, że tam masz kwala. Nie mam, 72 punkty. Chłop się kampił na mnie i tylko z PM-a. Człowieku. Sorry, to jeden z moich ludzi cię najechał. Stary, dałem mu kraka, ale on daje. Człowieku, no nie. Dobra, wyłączam wiatrak, bo mi zimno już ręce, mam takie zmarznięte. Wyłączyłeś wiatrak pierwszy raz od tamtych wakacji? Nice! Let's go, może wreszcie kaszlu nie będziesz miał. Może tak. Niepotrzebnie right pika robiłem na bliską odległość, już będę wiedział, żeby tak nie robić. No ale to jest dla mnie nauczka, no jak po prostu on się przykleja do mojej tej i ma kraka, to nie ma co ten, trzeba było spreefire'ować po prostu, ale dobra, no okej, no. A Seti, jak tam widzę, ile on ma punktów? Bo mówicie, że on ogląda, to co, to... Pewnie wszyscy oglądają. Ile ma punktów? Tak, jesteś Kami, no, jak Seti cię ogląda, to ogląda swojego duo, coś nieprawdopodobnego. Garnek tak zwany. O, hop! Bić go czy nie? Nie, dobra. Mam. Muszę zrobić kwala Julka. 6 punktów trzeba zrobić jeszcze. Gdzieś. Julka na kibica wchodzi, czy na kołcza? Na kibica. Turniej, tym razem wina dziewczyny. Niestety, słuchajcie widzowie, ten turniej jest dla mnie nauczką, jest to nauczka na przyszłość, ale trudno. Następnym razem już wiem, że jeżeli zrobię dobrą gierkę, na przykład pierwszą będę miał dużo punktów, później trzeba będzie grać spokojnie. Wielu z was na czacie też u mnie pisze często, że właśnie pierwszą grę zrobili na przykład 20 kill win i tak dalej, a później wszystkie gry za 0. 7-3 znak, ja mam. To nie, dobra. No i chuj, bombi strzał. Czy to będzie nawet więcej? To będzie z 80. Jeszcze jest nobil, na nobildzie jeszcze mogę być jarny. Dobra, mam to gdzieś, gram endgame ze z widzami dla B. Albo nawet nie wiem, mam w dupie tą grę, gram tego nobilda i koniec z tym wszystkim. Gram w CS2 chyba w następnym tygodniu. I w ogóle robię przerwę od streamowania, jutro biorę urlop. Pojebało go. Następnym razem już będą kwale i tak dalej. Gramy pierwszą gierkę ładnie, elegancko, ładne punkty, wszystko, a później spokojnie zróbmy sobie tego kwala, zagrajmy pod tego late'a. Nie ma co tutaj kombinować, bo może się coś zawsze odwali. Ale ja nie widziałem nawet tego chłopa, tak szczerze. Jakbym miał zapalone światło, jakby Julka mi zapaliła, to też by było łatwiej. Nie, chce mi się. A, mam to wszystko gdzieś, już naprawdę jestem wnerwiony. Zjem se zaraz jedzenie i będę miał wywalone. Pamiętajcie, jeżeli chcecie progresować w Fortnite, to ważną umiejętnością jest to, żeby wyciągać wnioski i tych błędów nie powielać i się rozwijać. Także analizujcie swoje błędy.